Stefan, wczoraj zdradziłeś, że czytasz książkę Z mgły zrodzony. Tutaj z mgły i z deszczu zrodzeni byliście dzisiaj. Tak. Jak tutaj się skakało, Klingenthal? No w porządku. W sumie dzisiaj tylko 2 skoki oddałem, bo tak troszkę zmęczenia dzisiaj przyszło i nie czułem się najlepiej. Dlatego trener powiedział, żebym sobie skoczył pierwszy skok, później odpuścił. Chcę, bym nabrał trochę sił i w kwalifikacjach oddał dobry skok. No i myślę, że zadanie zrealizowane, że skoki w porządku były. Mieliście jakiś taki trening siłowy teraz, między tymi zawodami tutaj? Nie, taki leciutki dzisiaj trening na pobudzenie był i tyle. Czyli to zmęczenie już takie po całym lecie, czy bardziej po tym ostatnim tygodniu w Słowenii? O, chyba po tym ostatnim tygodniu. No, trzeba też wziąć pod uwagę, że ja najmłodszy nie jestem. Nie regeneruję się już też tak szybko i trzeba uważać. No. Dbać o te siły i jak można, to sobie na przykład właśnie taki skok jak dzisiaj ten drugi odpuścić. Dyspozycja jest dobra, skoki są powtarzalne. Warunki też były w porządku, więc nie było żadnego ryzyka, że coś może się stać. Także myślę, że to dobrze wyszło. Tutaj dzisiaj twoja siatkonoga z Piotrem Żyłą robiła furorę wśród dziennikarzy i kibiców. Skąd taka zmiana? Bo zazwyczaj Piotrek z Maćkiem grywali przez tę barierkę. Maciek się dzisiaj chyba nie chciał obrudzić. Bo trochę błota była. I z Piotrkiem chcieliśmy się dobrze pobudzić do tych kwalifikacji i taką lepszą rozgrzewkę sobie zrobić. I pobrudziliśmy się trochę. Pokazały, że żadna pogoda nie straszna. Taki dzień to jest dla was coś trudnego, jakaś męczarnia, czy idziecie na górę i robicie swoje? Nie, męczarnia to nie jest. Wiadomo, że jak jest taka pogoda, no to troszkę... myślę, że każdy z nas jest taki bardziej... No, nie ma tej energii takiej, że można wszystko robić, tylko jest to taki dzień taki troszkę... jak my to mówimy, że jesteśmy troszkę zmuleni. Ale ogólnie na skoczni w sumie w tych kwalifikacjach już pogoda też się poprawiła. Nie lało tak mocno i myślę, że udane dla nas wszystkich te kwalifikacje. Ostatnie pytanie dotyczące troszkę trybun. W kraju toczy się dyskusja po ostatnim ekscesie związanym z kibicami piłkarskimi, którzy zaatakowali swój klub. Czy ty przypominasz sobie, żeby kibice skoków kiedyś coś, jakieś przykrość wam sprawili, kiedykolwiek, w jakiejś formie? Nie, nic takiego nie kojarzę. Mamy wspaniałych kibiców i takich prawdziwych kibiców, naprawdę. To, co się przydarzyło, no to no nie świadczy najlepiej o tym. Nie, to nie jest wsparcie dla piłkarzy, tylko takie poniżenie moim zdaniem i no niefajna sprawa, bardzo niefajna i myślę, że mam nadzieję, że takie sytuacje się nie będą powtarzać. Czego zatem życzyć ci na ten finałowy konkurs? Siły. Siły i dobrego samopoczucia i będzie dobrze. Także tej siły życzymy. Powodzenia. Dzięki. Kamil, tak zerkałem na tabelki z prędkościami, to troszkę odstajesz, też to odczuwasz? No trochę ta pozycja, którą przyjmuję, nie jest taka optymalna i przez to są trochę słabe prędkości. Jak resztę, pozostałe etapy skoku tutaj? No pozostałe właśnie wiążą się z tą pozycją i te skoki są takie bardzo nierówne i nie są takie dobre technicznie. Jakbyś tak mógł wytłumaczyć nam, zwykłym zjadaczom chleba, ile procent traci kombinezon podczas takiego deszczu, bo chyba musicie je często zmieniać. Nie mam pojęcia. A to jest tak, że zmieniacie je co serię, czy jednak możecie skakać tak wszystkie 3 rundy w jednym kombinezonie? Mamy trening na treningowe sesje kombinezon i na takie ważniejsze serie, jak kwalifikacje i zawody, mamy inne. Norwegowie w biegach narciarskich słynęli z tego, że mają potężne autokary ze sztabem. Wasz również wygląda imponująco, no chyba niczego wam nie brakuje aktualnie, bo tutaj widzimy też nowego fizjoterapeutę. Tak, no, mamy bardzo, bardzo dobry sztab szkoleniowy, dużo osób. Każdy pracuje na to, żebyśmy my osiągali wyniki, no i widać to działa, bo jako drużyna te wyniki są naprawdę bardzo dobre. Dawid prowadzi w generalce i Maciek z Piotkiem też są bardzo wysoko i Stefan. To generalnie jest dobrze. Pogoda nieprzyjemna, ale kibice tutaj zawsze zaskakują. Zimą były, że dzisiaj widziałem także jakiś tam portret i tego typu gifty. No chyba raduje takie wsparcie, nawet granicą. Tak, no, nasi kibice są niezawodni. Nie tak jak pogoda. Okay, dzięki. Dawid, tutaj się śmiałeś po treningu, że tutaj krasnoludki chodziliście w tych pelerynach. No trochę tak, aura była taka niezbyt dobrze nastrajająca, bo ten deszcz gdzieś tam się pojawił, ale na szczęście tu później już w sumie od drugiej serii tak troszeczkę zelżał, więc zrobiło się troszeczkę przyjemniej chociaż.
Wczoraj mówiłeś, że nieważny jest rozmiar skoczni, bo nogą trzeba depnąć tak samo. No skoro to takie łatwe, to czemu tylko ty takie petardy tutaj wysyłasz? Nie wiem, to by trzeba było innych zapytać. Znaczy nie, no tutaj te dzisiejsze skoki na no, całkiem w takim dobrym poziomie. W sumie wszystkie trzy nie odbiegały od siebie jakoś bardzo, bardzo jakością. Ten ostatni może był troszeczkę spóźniony, ale poza tym no, wyglądało to bardzo przyzwoicie. Co można jeszcze poprawić przed jutrem? Pewnie dużo rzeczy, ale to się już dla mnie jest kwestia, żeby nad tym pracować. Tutaj koledzy zapowiadają, że może zaczerpną pomysł z Formuły 1 i zaatakują cię szampanami jutro na podium w razie ewentualnej wygranej końcowej. No to muszę sobie dobrze wiedzieć, będę sobie musiał pelerynkę wziąć na podium. Dobra Dawid, powodzenia w jutrzejszych zawodach, to może da właśnie ten chyba wymarzony triumf też. Dzięki wielkie.